Mapie widać po mnie? Witajcie moi mili i w sumie jesteśmy na wodzie, żeby pokazać wam materiał, jak wyglądają ryby troszeczkę innej perspektywy, takiej mojej, gdzie jeżdżę czasami na ryby nie po to, żeby patrzeć nad gającą szczytówkę, ale po to, żeby po prostu jakby cieszyć się otoczeniem i no w sumie inaczej to wygląda. A zobaczycie na filmie, jak to będzie właśnie wszystko przedstawione. To wygląda troszeczkę inaczej z tego względu, że nęcimy sobie jakby miejsce. Mamy wędki na sygnalizatorach, a my po prostu zajmujemy się zupełnie czymś innym. Możemy się, nie wiem, kąpać, robić sobie grilla, siedzieć, chillować, a tak naprawdę ryby są dodatkiem, bo tu nie chodzi o wynik, tylko chodzi tak naprawdę o to, żeby coś połowić i nacieszyć się jednak tym wędkarstwem. Także bardzo lubię takie łowienie i często tutaj zaglądam. Szczególnie, że to jest woda moja, na którą jeżdżę od kilkunastu lat i uwielbiam tutaj łowić, a szczególnie taką porą jak ta. Ogólnie jesteśmy na Starorzeczach, za nami płynie Wisła, kiedyś tu też płynęła ponoć Wisła. No to są takie typowe Starorzecza zarośnięte, woda PZW, a my łowimy tutaj naprawdę piękne ryby. Już poznałam tę wodę na tyle, że potrafię tutaj wypracować i leszcze, i liny, i piękne karasie, które niestety dzisiaj wam raczej nie pokażemy, bo... Nie chcą współpracować. Nie chcą współpracować, ale mamy za to liny i leszcze do pokazania. Starorzecza kojarzą się każdemu z nas taką wodą, gdzie jest dość zarośnięta woda, jest pełna jakichś kapelonów, jakichś podwodnych roślinności. Na takich wodach, gdzie jeżdżę, szukam ryby, szukam półek twardych, jakichś rowków. Często jest tak, że na takiej wodzie po prostu gdzieś na środku albo bliżej brzegu jest jakiś rowek. Kiedyś po prostu był tam jakby główny nurt i takich miejsc trzymamy się. Tutaj właśnie na środku prawdopodobnie kiedyś był jakiś główny nurt, jest row, jest dość twarde dno i właśnie tam umieszczam też swój zestaw, tylko to też nie jest aż tak łatwe, bo trzeba znaleźć ten row. Jest spora roślinność, często nawet na filmie zobaczycie, że często gdy holowałam tą rybę, to po prostu te kłębki roślinności ciągnęłam ze sobą. Także jeżeli ktoś znajdzie takie miejsce i odpowiednio zanęci, to prawdopodobnie pojawią się piękne ryby. Łowienie na takich typowych starorzeczach u mnie wyglądają nieco inaczej niż na takich łowiskach typu karpiowych. Bo ja łowię całkowicie inaczej. Bardziej po prostu skupiam się na miejscu, w którym łowię. Wybieram sobie dany punkt, daną półkę, jak jestem pewna, że to jest twarde dno. I po prostu nęcę większą ilością i czekam na tą rybę. Nie łowię zbyt aktywnie na takich wodach. Bardziej po prostu skupiam się na tym, że ta ryba podczas żerowania przyjdzie do mnie. Nie tak jak na innych jakichś wodach, gdy po prostu sięgam wędką na metodę i łowię i szukam tej ryby aktywnie. Tutaj po prostu zanęcam i czekam, aż po prostu podejdą. Niekiedy po prostu, gdy nie wiem, nie ma jakichś tam brań, wskazań, ocierek, po prostu zanęcam po raz kolejny. Różnie to jest, zależy od warunków pogodowych, od tego jak ryba danego dnia żeruje. A jeżeli chodzi o mieszankę, to jest okres letni, jak wiecie. Jak widzicie w ogóle moją twarz, cała czerwona, naprawdę dzisiaj jest strasznie ciepło. Jeżeli chodzi o mieszankę, to na takich okresach letnich, szczególnie na metody używam jasnej mieszanki. Z tego względu, że po prostu większa ryba bardziej się zaciekawi, drobniejszą rybę odgoni i skupiam się naprawdę bardzo grubo na towarze, dodaję sporo ilości kukurydzy, jak i peletu.
Tutaj za chwilę pewnie przedstawimy Wam mieszanki, jakie używałam na ten dany zbiornik. Zobaczycie, że mieszanka naprawdę była grubo i cały czas podajniki leciały do wody raz po raz. Jeżeli chodzi o mieszankę, jak widzieliście, użyliśmy jasnej mieszanki z mikropeletem. Akurat tutaj mieliśmy morwę z truskawką zmieszaną, także jeżeli chodzi o pelet, łowimy dość owocowo. Też znowu nie łowię tak jak na zwykłych jakichś łowiskach, nie wiem, komercyjnych. Na tego karpia używam bardziej takich peletów rybnych, a tutaj jest znowu inaczej, łowię na owocowe. Jeżeli chodzi o mieszankę, jest jasna zanęta i robię ją dość ciężko, z tego względu, że zależy mi na tym, żeby ta mieszanka opadła jak najszybciej na samo dno i tam dopiero zaczęła pracować. Nie przesitkowuję ją na metodę, nie skupiam się na tym, nie zabieram ze sobą dosłownie sita, ona jest gruba, widać w niej grudki, taka ma być. Na tych rybach nie zależy mi na tym, żeby wszystko miało jakby idealnie pracowało, tylko po prostu, żeby to było. Ryby są jakby drugim planem, są dodatkiem, a często jest tak, że jak przyjeżdżamy tutaj, to po prostu po to, żeby wyluzować, spędzić miło czas. Ogólnie, jeżeli chodzi o Starorzecze, o tą wodę, to jest taka moja woda, którą można powiedzieć, że od lat jeżdżę. Tutaj można powiedzieć, że od początku łowienia na metodę, no, uczyłam się tej metody. Tak naprawdę zaczęłam ją rozumieć, o co chodzi. Wyciągałam wnioski, zwracałam uwagę właśnie na to, co robię. Często jakby właśnie na tej wodzie rozumiałam, co jest pięć tą metodą. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj mam ogromny sentyment. Mam z tej wody dość sporego karpia, bo około 9 kilo, a jeżeli chodzi o wypracowanie tej ryby, to chyba jest moja ryba życia. Nieduża, ale zrobiła dla mnie największe wrażenie. Samo wypracowanie brania. Ale ogólnie ja z metodą swoją przygodę też na tej wodzie zaczęłam. Przecież jak przyjechaliśmy tutaj, pierwszy raz mnie tutaj zabrałaś i tutaj wybiłaś na metodę. Nie, cię jedną. Jeszcze nie, tego karasia złocistego wtedy złowiłaś. Tak, no, tak było. Większość ludzi myśli, że przyjeżdżając na wodę i łowiąc takie ryby, potrzeba nie wiadomo ile sprzętu i nie wiadomo jak rozrabiać te zanęty, rozkładać się, nie wiadomo jak, a tak naprawdę nad wodą czasami wystarczy taki drobny minimalizm, prawda? Prawda. No. Ty od zawsze łowiłaś, odkąd cię znam. Pokazywałaś mi w sumie, jak się łowi minimalistycznie, że naprawdę nie trzeba dużo tego sprzętu zabierać, dużo, nie wiem, tych zanęt i w ogóle, tylko wystarczy tak naprawdę kilka najbardziej potrzebnych rzeczy i one naprawdę mogą dawać jakby spore ryby. Mhm. Ja zawsze właśnie stawiałam na to, żeby iść prostotą na ryby. Nie potrafię iść z nie wiadomo jaką ilością sprzętu nad wodę. Zawsze stawiam na to, że po prostu dla mnie, moim zdaniem, najważniejsze jest zlokalizowanie ryby. A to, w jaki sposób podamy tą mieszankę, to ma znaczenie, ale w takich innych sytuacjach, typu zawody, gdzie jest ogromna presja wędkarzy i gdzie jednak no wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Praca tej zanęty, to wszystko tutaj. Jak zobaczycie na filmie, ja w ogóle nie skupiam się na tym, że ta mieszanka jest źle rozrobiona. Ona ma być źle rozrobiona, ona ma być ciężka, mają być grudki, ona jest po prostu gruba tak naprawdę. Ta kukurydza może gdzieś tam rozpaduje się po jakimś czasie, ale właśnie o to chodzi. Nie ma sensu się skupiać. Zobaczcie, ja nawet nie używam tak naprawdę foremki do metody. Wszystko robię ręką, gdzie moje wędki wyglądają w ten sposób, nie? Wszystkie są brudne. Później je przemyję. Może. No, w taki sposób to wygląda u nas. Jeżeli chodzi o połów linów na Starorzeczach, to zazwyczaj, jak wszyscy powiedzą, szukamy je tam, gdzie jest spora roślinność, gdzie są kapelony. Tutaj niestety, łowiąc na metodę, w ten sposób nie zrobimy roboty, bo gdy ten podajnik opadnie, to po prostu pójdzie nam w roślinność i ta ryba nie będzie w stanie znaleźć naszej przynęty. Dlatego łowię je tam, gdzie jest twardy blat i liczę na to, że po prostu ten lin mi napłynie. Często tutaj jest tak, że przychodzi ławica leszczy, biorą te leszcze, ale gdy ucichnie, podejdą wtedy właśnie liny. Bardzo często zdarzyła się taka sytuacja, że liny brały falowo. Były po prostu liny, cisza, potem były leszcze i koniec. A inne po prostu ryby jakoś nie podchodziły.
Jeżeli chodzi o zanętę liny, tak samo łowię jasna zanęta w okresie letnim. Dopiero później, jak będzie chłodniej, zaczęłam używać trochę ciemniejszych zanęt. Ale nic się nie zmienia, szukamy ich w takich samych miejscach. No chyba, że już jest okres zimowy, no to wtedy jest inaczej. Moja przygoda w sumie z wędkarstwem zaczęła się tak, że poznałam Cysię, która jakby jeździ na ryby tydzień w tydzień i jeszcze w tygodniu. No i po prostu jeździłam z nią na te, nie wiem, te przysłowiowe zasiadki od piątku do niedzieli, gdzie ja siedziałam sobie normalnie na krześle i całe dnie w telefonie, ona aktywnie łowiła. No i w pewnym czasie zaczęło mi się nudzić to po prostu. No to mówię, wezmę tą wędkę w dłoni, coś tam popróbuję. No i wtedy, od wtedy w sumie tak to się zaczęło. A przygoda z metodą właśnie zaczęła się tutaj, w tym miejscu, gdzie tu zabrała mnie na fajne spędzanie czasu razem. No i pokazała mi, że właśnie ryby nie zawsze muszą wyglądać tak, że siedzisz i patrzysz na tą szczytówkę, czy nie wiem, na spławik, na cokolwiek, że można właśnie postawić wędki na sygnalizatory i porobić sobie w międzyczasie coś innego. I to jest moim zdaniem fajne spędzanie czasu razem, tym bardziej, że wiele razy jeździ z nami na ryby mały, któremu też jakby chcemy pokazać, że jednak te ryby to nie jest właśnie takie nudne siedzenie i patrzenie i odławianie tych ryb, tylko że można też inaczej spędzić czas, właśnie typu, nie wiem, on ma tutaj miejsce do kąpania się, do zabawy, gdzie można palić ogniska, gdzie można no, dosłownie robić wszystko, nie wiem, nawet opalać się. No i w sumie tak chyba to tyle, nie? Tak naprawdę większość ludzi myśli, że ryby wyglądają w ten sposób, że siedzi i patrzy na spławik. Owszem, patrzy się też na spławik, ale wcale bardzo nie trzeba. Bardzo często jest potrzebny człowiekowi, nie wiem, taki reset, gdzie możesz naprawdę jechać i odciąć się od wszystkich i od wszystkiego. I właśnie ja też za to pokochałam, można powiedzieć, pokochałam to wędkarstwo, bo przychodzi weekend, my bierzemy swoje manatki, ruszamy nad wodę i tak naprawdę tutaj najbardziej odpoczywamy, nie? Jeżeli chodzi o moje takie najważniejsze aspekty w łowieniu na stare rzeczach, to wydaje mi się, że właśnie dość celność rzutu, dość ciężkie podajniki używam i pilnuję tego, że naprawdę jeżeli jest ten wiatr, używam ich cięższych, z tego względu, że chcę, żeby ten podajnik doleciał na dany metr. Już nie chodzi o to, żeby było bardzo, bardzo tak, nie wiem, prawo, lewo różniła się ta odległość, ale żeby był na danym metrze. Często łowiąc na starorzeczach jakby robię dywan, w którym ta ryba tak naprawdę może po prostu swobodnie wyżerać ten towar. Nie robię tak w ten sposób, że jedną wędkę daję, nie wiem, prawa strona, jedna środek czy tu, tylko łapię metr w metr na jednym dystansie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, których jakby zaufałam, to jasna zanęta. W okresie letnim jasna zanęta na metodę plus kukurydza to jest po prostu... Picobello. Picobello. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to na pewno dobre jedzenie. Jedzenie to podstawa. Bez tego ani rusz. Jakaś kiełbasa na grilla. Ale co dla ryb? Nie, to dla mnie. Bo każdy, kto jest głodny, wtedy nie myśli, a jak nie myśli, to nie łowi ryb. Proste. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, taką ważną, na przykład w budowie zestawu na starorzecza, to jest tak naprawdę haczyk. Kiedyś myślałam, że wielkość haczyka zależy od tego, jakie ryby będę łowić, a wcale tak nie jest. Teraz używam haczyków 16, 14 i to dość małe i naprawdę wyciągam fajne ryby na nie. Mało kiedy jest spinka tak naprawdę, a jak jest spinka, to prędzej przez kapelony, które po prostu ryba się oplątała i nie zdążyłam wejść do wody. Także moim zdaniem mały haczyk ma tu ogromne znaczenie. Szczególnie jeszcze jak w tej wodzie, gdzie to jest po prostu krystaliczna woda, jest tak czysta, że obłęd i mały haczyk robi robotę. Robi. Tak samo kolor. Tak naprawdę nie bawię się w żadne zmienianie koloru. Nie patrzę na to, że jednego dnia reaguje ryba bardziej na pomarańczowy, drugi inny. Po prostu łowię na żółte od zawsze i wiem o tym, że jeżeli na ten żółty po prostu nie ma strzału, to ta ryba po prostu albo jej tutaj nie ma, albo jest coś nie tak. Zawsze mam strzały na żółte. Mam wrażenie, że ryba jest najbardziej przyzwyczajona do żółtego koloru ze względu na kukurydzę, no i tego się po prostu trzymam. Tak samo jeżeli chodzi o przypon.
w okresie letnim nie ma znaczenia, czy mam na plecionce, czy na żywce. Jak nie wiem, zauważyliście na filmie, łowię na plecionkę, buduję zestaw na plecionce, mam dość cienką plecionkę i w okresie letnim żadnego nie ma to znaczenia. Bardziej skupiam się na przyponach na żywce, w jesienno-wiosennym łowieniu. Czasami nawet i zimowym, bo jak woda pozwoli, to jestem. Ryby na luzie to zdecydowanie czas spędzony z najbliższymi, na łonie natury, spędzanie miło czasu, a nie skupianie się tak naprawdę na rybach. Ryby są jakby drugim planem, są dodatkiem, a gdy one się pojawią, no to jest już naprawdę fajnie. Dokładnie. A ty nie co dodać? Nie ująć. A. Można wiele rzeczy robić. Ja to się na przykład kąpię i jestem w raju, woda to jest mój drugi dom. Ogólnie nie potrzeba, nie wiadomo jak sprzętu, więcej sprzętu niż talentu się mówi, dlatego zabieram ze sobą bardzo niewiele. No i tak to wygląda. Wiele kobiet na przykład myśli, że na rybach jest bardzo nudno, dlatego nie chce jeździć ze swoimi mężami bądź chłopakami na te ryby. Dziewczynami. Jeszcze jest taka wydolność. Nie chce jeździć na te ryby, bo po prostu boją się tego, że będą się tam nudzić, ale naprawdę na tych rybach fajnie da się spędzić czas i czasami panowie... Tak, to do was? Poświęćcie swoje aktywne łowienie na to, żeby przyjechać nad wodę, położyć te wędki na sygnalizator, wrzucić ten podajnik do wody i po prostu usiąść sobie na kocyku i kobiety będą zadowolone, bo będą miały was obok siebie i wszyscy będą szczęśliwi. Ja na początku też tak myślałam, że naprawdę wędkarstwo jest bardzo nudnym sportem, gdzie naprawdę siedzisz i notorycznie odbawiasz te ryby i siedzisz i się patrzysz na tą szczytówkę, ale naprawdę dzięki tej kobiecie poznałam, że wędkarstwo jest naprawdę fajnym sportem i naprawdę fajnie można spędzić czas i no i w sumie tego się tak trzymamy. Zapraszamy do oglądania, jak i do subskrybowania kanału Robinson.